moim prywatnym rankingu największych zabójców wystąpień publicznych, prezentacji czy ogólnie rozumianej komunikacji na czele jest ona, a mianowicie klątwa wiedzy. To jest w uproszczeniu taki mechanizm, który powoduje, że jak ja coś wiem albo umiem, to oczekuję, że inni też wiedzą albo umieją. Trzy konkretne przykłady z wystąpień publicznych. Mówienie językiem branżowym albo charakterystycznym dla danej grupy, w której najczęściej przebywamy. To mogą być skrótowce, zwroty anglojęzyczne, które u nas na przykład w firmie są na porządku dziennym, ale w szerszym audytorium są niezrozumiałe. I to właśnie klątwa wiedzy. Druga rzecz. To jest mówienie językiem zbyt skomplikowanym, technicznym, powiedzmy takim zaawansowanym. Tutaj z pomocą przychodzi takie proste twierdzenie, które mówi, że jak masz przygotowane swoje wystąpienie, swoją prezentację, to sprawdź, czy to, o czym mówisz, może być zrozumiałe dla 15-latka, a może nawet 13-latka. Jeśli tak, to znaczy, że twój język jest prosty, a nie wieje z niego klątwą wiedzy. No i na deser trzeci przypadek, to jest kwestia naszego szybkiego zapominania, że zanim staliśmy się ekspertami, którzy mogą wyjść na scenę i o czymś mówić, kiedyś byliśmy początkujący. I bardzo często nasze prezentacje budujemy w sposób taki, że mogą trafić tylko do równym nam ekspertom. A może warto tak od Adama i Ewy, od podstaw, żeby nie było klątwy wiedzy.